Ostatnio Julia się rozstała z Maćkiem. Mhm. Co ty o tym sądzisz? Spodziewałaś się, że tak może zakończyć się ich piękna miłość? Nie, szczerze mówiąc nie. Ja zawsze kibicowałam ich związkowi. Sądziłam, że bardzo ładnie i fajnie się razem prezentują i też widziałam, że się dogadują. Bardzo przykro, że ze sobą zerwali. Ale życzę im szczęścia, ja się nie mieszam w ich życie. Jeżeli teraz się dobrze czują, tak się czują lepiej, no to good for them. A czy twoim zdaniem łatwo im się mieszka w Team X? Teraz? Po rozstaniu? Bo to nie jest proste, nie? Że musisz widywać tę samą osobę. Jak ty myślisz? Bądź ekspertką. To jest tak, że na salonach jest się ekspertem. Nie rozmawiałam z nimi na ten temat, jak się w tej chwili czują, bo gdzieś tam uważam, że to jest taki delikatny temat i wolałam się nie mieszać, jak tam ich ostatnio widziałam. Zależy w jakich relacjach się rozstali, bo na przykład ja w tej chwili się przyjaźnię ze Stuartem i normalnie gadamy przez FaceTime, codziennie z sobą rozmawiamy i jest super, więc zależy jakie mają teraz relacje. Jeżeli gdzieś tam była jakaś spina i o tym nie powiedzieli nikomu, no to pewnie jest im ciężko, ale jeśli się rozstali w pokojowych, gdzieś tam w pokojowym, z pokojowym nastawieniem, no to pewnie nie.